Siemanko, tu Christoforos 777, pora na live z chaty. No to musi być bit. A na bicie oczywiście KTP, bo to KTP Records. A ja jestem Christoforos 777. Aha, już powiedziałem. No dobra, nieważne. Napisałem tekst oczywiście na ten live z chaty specjalnie. Taka opcja. Co jest ważne, to jest taki temat do rozważań. Jakie życie, taki rap, więc ja nie jestem w stanie uciec od pewnych tematów. No dobra, sprawdźcie sami. Jeśli szukasz woli Bożej, trzeba czekać na odpowiedź. On odpowie, bo jest Bogiem i On lepiej wie, a może płyniesz morzem złych pomysłów oraz wizji na twój świat. Możesz coś mieć, ale w odbierze dokonasz tego sam. Nawet jeśli hajsu masz, dobrą furę, styl i lans, myślisz, że w ten sposób wjedziesz do nieba bram. Ile mogę komuś dać? Może jest to tylko rap. Czasem więcej od bankrotów znaczy komuś dać swój czas. Każdy z nas uszy ma, prawie każdy ma ten dar. Tylko czy umiemy słuchać? Tu jest wątpliwość ma. Liczę się tylko ja. Nie, to jest błędu stan. Inny człowiek sprawia, że powstaje paleta barw. Barwny jest ten, co odwagę ma, by komuś serce dać. Służyć komuś, siomuś, to jest największy skarb. Więc daj komuś ten blask i tak sięgniesz do gwiazd. Potem świecąc w konstelacji stale już zostań tam. Dobra, nagrało się jakoś. Trochę sobie krzywo ten mikrofon słuchałem, bo tu jest pojemnościowy i go trzeba tak na wprost. Ale dobra, chyba będzie w porządku. To był live z chaty Christoforos 777 KTP Records, reprezentacja. W ogóle witam was z nowego miejsca. Pewne zmiany, ale myślę, że opowiem o tym we vlogu za tydzień. Zatem, tak dla formalności, jeśli ta zwrotka ci się podobała, zostaw po sobie łapkę w górze, napisz komentarz, oczywiście subskrybuj kanał KTP Records. Polecam również bity KTP, mix i mastering KTP. Piszcie do niego, jeśli tego chcecie. No i co? Przygotowałem jeszcze dla was mały suplement na końcu tego filmu, więc zostańcie do końca. No i oczywiście z tego miejsca wielkie dzięki, że jesteście z KTP Records. A za tydzień, we wtorek, będzie vlog, w którym powiem coś o tam pewnych zmianach u mnie i też może coś zapowiem, także stay tuned. Jeszcze taki mały suplement. Postanowiłem wam pokazać, jak przygotowuję się do nagrania, jak ćwiczę dykcję. Mam taki zestaw ćwiczeń, jak widzicie. I na przykład w dykcji ważne są samogłoski A, O, A, E, O, E, Y, O, Y, I, O, I, U, O, U i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne ćwiczonko. Autokarem po Europie podróżowali i Ala, i Ela, i Irka, i Ola, i Ula, i Adam, i Edek, i Irek, i Olaf, i Urban, u Ali, u Eli, u Irki, u Oli, u Uli i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ten temat was interesuje, mogę zrobić osobny odcinek kiedyś vloga na temat tego, jak ćwiczę dykcję. Więc jeśli jesteście tym zainteresowani, to dajcie znać w komentarzu.